Szczęść Boże, jestem na pielgrzymce. I jak to się stało, że jestem dziś na pielgrzymce i pielgrzymowałam z grupą Kociewie? Jechałam wczoraj pociągiem z domu, z Jabłowa do Wrocławia i nagle postanowiłam wysiąść w Inowrocławiu i dotrzeć do pielgrzymki. Dotarłam w środku nocy, podróżowałam autostopem, najpierw jechałam samochodem osobowym, następnie ciężarówką, a na końcu przeszłam od drugiej w nocy do czwartej w nocy 10 km pieszo z kilkunastokilogramowym plecakiem na plecach i tak oto znalazłam się razem z najlepszą grupą na świecie. A jak to się stało, że musiałaś godzinę stać przed świetlicą? Czekałam, aż księża się obudzą. A mocno było słychać chrapanie? Także musiałam stopery wkładać do uszu. A powiedz jeszcze jedną rzecz naszym pielgrzymom, którzy nam towarzyszą duchowo. Czy warto było taki trud ponieść, żeby dzisiaj ten jeden dzień pielgrzymować? Warto i zachęcam wszystkich, którzy mają jakiś wolny dzień, którzy mają jakąkolwiek możliwość, da się dotrzeć na pielgrzymkę. Pan Bóg na pewno poprowadzi tak, żeby na nią dotrzeć i warto chociaż na jeden dzień się tutaj pojawić. Pozdrawiam.